Siemanko, siemanko, jest środa dzisiaj. Środa dzień. Wiecie, z czym to się rymuje? Dzisiaj trening na plaży. Ja niestety mam kontuzję. Wczoraj na treningu, jak mi coś przeskoczyło w plecach, to zesztywniałem normalnie. Cały dzień wczoraj leżałem. Dzisiaj miałem w ogóle tu nie przychodzić. Chłopaki już ruszyli. Dzisiaj miałem tu nie przychodzić nawet, ale chcę po prostu coś nagrać, żeby wam pokazać, jak wygląda obóz. Ale straszny, naprawdę. Mam taki ból. Jestem umówiony dzisiaj do fizjoterapeuty. Powiem wam, że moja emerytura sportowa coraz szybciej się zbliża, bo ja już jestem wrakiem człowieka po prostu. Tyle lat ćwiczeń. Wychodzi. Wychodzi to bardzo i po prostu co chwilę coś mi się dzieje. Jeżeli mam pęknięte śródręcze, plecy mi walą, no po prostu wrak. Ale spokojnie, będę się starał jeszcze coś z tym zrobić. Łatwo się nie poddam. Piękny ręcznik z podróży wojownika, Extreme Hobby, plecaczek. Extreme Hobby to nam oczywiście pomagało. Zrobili spodenki dla nas. Dodatkowo to jest kolejny nowy kolor koszulek. Są jeszcze fajne, takie granatowe, są czarno-złote, za parę dni będą białe. Także bardzo polecam. Pamiętajcie, że kupne koszulki wspieracie moje podróże. Dzięki wielkie. Dobra, przyciągamy do lewej nogi, trzymamy chwilę. Wyciągamy cały tył. Bardzo podstawowe techniki, bo do tego chodzi, żeby dobrze się bawić. Pracujemy jeszcze 30 sekund, 20. Nie tak szeroko. Jeszcze raz, jeszcze bam, bam, jeszcze raz. Zmiana! Pięknie panowie i panie, pięknie. Ale ładnie zalejesz. Kurwa, góry nie było. I na koniec wszyscy do wody się upukać. No i tak u nas wygląda właśnie trening na plaży, który organizujemy na każdym obozie. Mamy tak właśnie podzielone, że trenujemy normalnie na salce poniedziałek, wtorek, środa, każda robimy coś innego, czyli w jednym tygodniu robimy właśnie trening na plaży, w drugim tygodniu będziemy biegnąć na Big Buddę. Jest to bardzo wymagająca trasa. No, może tam zobaczycie, pokażemy wam to. Siema, siema, od rana, dużo załatwień. Jestem właśnie pod Land Department. Muszę odebrać jakieś dokumenty. Później muszę jechać prawo jazdy zmienić. Później mamy seminarium obozowe. To
Także dużo, dużo roboty dzisiaj. Powiem wam, że w przyszłym tygodniu jadę do Kambodży, Malezji i Brunei i się nie mogę doczekać. Ze względu na to, że po prostu dawno nigdzie nie byłem. Wiem, że dla niektórych z was może to dziwnie brzmieć. W sumie cały czas gdzieś jeżdżę, ale no, ja kocham Phuket, ale też kocham podróżować. I chyba bardziej kocham podróżować. No to wychodzi. Bo za każdym razem, jak tu wracam, nie mogę się już doczekać kolejnej podróży. Mimo tego, że wiem, że muszę tutaj być, muszę odpocząć, muszę zrobić tutaj swoje. To cieszę się, że w przyszłym tygodniu już gdzieś pojadę dalej. I wam pokażę. Jak w ogóle dzisiaj jest czwartek, 11. Jutro mamy taką imprezkę w Candy's Bar na Rawaji. Taką z okazji 5 lat mojego kanału Podróże Wojownika, które dokładnie wypada w poniedziałek. Także w niedzielę będzie taki fajny odcinek, naprawdę taki podsumowujący. Będzie bardzo ciekawy moim zdaniem, dlatego od razu go zapowiadam, że warto będzie go zobaczyć. Będzie wszystko, jak przebiegał cały proces 5 lat, odkąd zacząłem, czyli od kiedy założyłem kanał 14 stycznia 2019 roku, aż do teraz. Jak się wszystko zmieniało, jak filmy się zmieniały, które filmy miały duże znaczenie, największe znaczenie na rozwój tego kanału, który podróże. Fajnie to będzie zobaczyć, szczególnie dla osób, które są od początku, żeby sobie przypomniały wszystko, i dla osób, które są też niedawno albo od jakiegoś czasu, żeby zobaczyły, jak to wszystko przebiegało na tym kanale, ile pracy było włożone, ile podróży było, ile wzlotów, ile upadków. I wszystko to doprowadziło naprawdę do wielkiego sukcesu, ponieważ mam już 400 tysięcy subskrybentów w ciągu 5 lat. To jest naprawdę niesamowity wynik. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Zaczynamy seminarium. Pierwszy trening mentalny z Bartoszem Laśko, zawodnikiem KSW. No i później będzie trening K1. No i później będzie seminarium K1 właśnie, które poprowadzi mistrz KSW Sebastian Przybysz. W sumie poprowadzą obydwoje razem z Bartkiem. No i zaczynamy. Teraz chwila zabawy w berka. No, teraz będą zabawy takie, żeby sobie nadepnąć na nogę. Staramy się partnera depnąć w budowę, okej? Za każdym razem, jak potrafię, robię każdą pompę. Od razu. Wszyscy proszę o które ciszy, żeby wszyscy słyszeli o sobie, nad czym będziemy pracować. Zrobimy sobie na początku dwa ćwiczenia takie z poruszaniem, żeby się troszeczkę załapali o sobie w pracy z dystansem, z partnerem. A dopiero potem przejdziemy na kombinację, także zaczniemy sobie na początku od footworku. No ale jak już macie rękawice i sprzęt cały, to będzie fajnie. Chciałbym, żebyśmy się poustawiali tak, żeby pracować odkąd dotąd. Na początek robimy pierwsze, co to jest tylko poruszanie przy tyłu. Partner staje przede mną w pozycji, ja również staję w pozycji, wyciąga łapę wyprostowaną. No i teraz nie zależy na tym, żeby ten dystans był taki nieznany. Okay? Nie chcę też być za daleko. Chcę być w takim dystansie, żeby jego dłoń była cały czas przed moją twarzą. Ja staję w pozycji. I on narzuca mi tempo poruszania. Okay? Jak on idzie do przodu, ja muszę się cofać. Okay, jak on idzie do tyłu, to ja idę do przodu. I teraz nie zrobimy tego w polu, tylko zrobimy to przy ścianie. W moim przypadku, jak walczę w klatce, to zależy mi na tym, jak zagonię swojego rywala pod ścianę, to żeby go tutaj utrzymać. Więc jak chcę go zaatakować, to ja nie wpadam do przodu, bo jak on zrobi krok do boku, to mi stąd wyjdzie, jak ja będę szedł za nim cały czas, to mi ucieknie. A to jest najlepszy przypadek, jeśli chodzi o takie rzeczy. Więc żeby zabrać mu ten pole do manewru, to w momencie, kiedy on zaczyna uciekać do boku, ja idę za nim. Hej, ja mu odcinam drogę ucieczki. Jeśli ja pójdę do przodu, to on ucieknie. Zamienimy się miejscami. Każdy pół ma co chodzi? Dlatego teraz, to nad czym pracujemy.
Stoimy tutaj, jeden i drugi mamy rękawice, ok? Robimy bardzo lekko. Partner, ten jest pod ścianę, lekko rusza się na boki. Ja go zamykam i tu sobie mogę ciosy pięściami zaznaczać, ale też nie chciałbym, żeby było tak, że zaczynam bić, on mi odchodzi, a ja dalej biegnę w swoim miejscu. Tylko jak widzę, że nie ucieka, tego muszę podgonić z tym ciosem. Bam, bam, o, bam, bam. Czasami się zatrzymam. Ej, tylko będę robił przyrób. Czekam na jego ruch. Bum, bum, bum. Trzymam go mocniej. No i tak to wygląda u nas na obozach. Cały czas się dzieje, cały czas coś fajnego. Nie ma cały czas, że robimy to samo, tylko są zmiany. Jest plaża, jest jakieś seminarium. Za dwa dni jedziemy na pipi. Jutro urodziny kanału, także też będzie lekka imprezka. Jest naprawdę spoko. Jakby ktoś pytał, jak moje zdrowie, no to dzisiaj już troszkę lepiej plecy. Wczoraj jednak fizjoterapeutka troszkę mi pomogła. Powiedziała mi, jakie wykonywać ćwiczenia, co robić i tak dalej. I spoko powiedziałem. No moim błędem było to, że za bardzo chciałem, za mocno i narobiłem sobie kontuzję od razu na samym początku. Ale mam nadzieję, że już jutro będę poboksować coś, a od przyszłego tygodnia już normalnie trenować. Będzie wymagało odrobinę koordynacji, mam nadzieję, że to zrobimy. No i tu już się zaczyna problem. Tak. Okej. Pierwsze od czego zaczniemy, to to, że partner będzie nas kopać, a my musimy zrobić touch block. Odpowiednio, okej? Okay? Czyli jak kopię okrężne kopnięcie, to ja nie przyjmuję tej twardo na przedramię na biceps, będzie mnie to bolało i nie mogę z tego wyrazić kontry. W momencie, kiedy kopię, ja dokręcam się do kopnięcia, ta ręka idzie wzdłuż ciała, drugą idę po swoim przedramieniu, tak jakbym chciał zamortyzować. Moje nogi, cała pozycja pomaga mi zamortyzować ten ruch. O, tutaj, okej? Okay? Nie wybijam się z pozycji, tylko dokręcam się do tego kopnięcia. Przyjmuję twardo. I teraz z tej pozycji, tak jak boksiec, wykorzystuję ten ruch, żeby wyjść od razu kążą. Okej, okay, raz, dwa. Wychodzimy się prosto. Czyli w momencie, kiedy partner kopie, ja to zbieram. Raz, dwa. Jeszcze raz. Partner trzyma prawa noga okrężnie. Tak, blok, sierp prosto. Odchylenie, noga prosto. Wracam do pozycji. Ostatnia rundka. Super idzie. Dziękujemy. Na koniec zabawa taka sparingowa. 30 sekund zmiana, 30 sekund zmiana, zmiana, zmiana i tak cały czas. Dawajcie cały czas, cios za ciosem. To jest tylko 30 sekund. Cios za ciosem, panowie, 30 sekund tylko. Dawać chłopaki, 30 sekund tylko. Zmiana! Dawać! Elo. Ale jak dojeżdżasz. Trzeba. Ja to pochwalam. Ja też bardzo. To jest Tajlandia, ma być ciężko. Ekipa już ledwo żywa. I o to chodzi. Robimy słoneczko. A? No. Kto do środka? Paweł padł na ciebie. Ty się tak cieszy, jak powiedziałeś na kółeczko. Ja. Pozuję. Jedziemy. 3, 2, 1. Jazda. Głośno. Licz, licz. 2, 3, 4, 2. A gdzie 5? Po 5. Szeptem, powiedziałem szeptem. Super, panowie. Robić tutaj, robić wszyscy. Chciałbym wam bardzo podziękować za możliwość przeprowadzenia treningu dla was. Mam nadzieję, że cokolwiek z tego wyciągniecie od nas, bo trening był bardzo pomieszany. Przerobiliśmy parę takich rzeczy, które mogą wam się przydać. Na koniec wiem, że was to wszystko znajdziliście, ale to tak specjalnie. Zobaczymy, kto jest wytrwały i nasz 16 przyjdzie tutaj znowu. Na pewno nie. No i co, bardzo wam wszystkim dziękujemy. Fajny obóz macie. I to dawajcie łapy do przodu. Dziękujemy bardzo. I co, jako że jesteśmy w Dancao.
Jako, że jesteśmy Bagdao, to Bagdao na trzy. Raz, dwa, trzy. Bagdao! Dobra, pod ścianę zdjęcie zrobimy jeszcze. Pod ścianę wszyscy. Cała ekipa po seminarium. Godzina 17 na każdej sali treningi. Tutaj teraz Przemek też będzie prowadził motorykę. Później trening z martwym ciągiem. Grupa początkująca. Średnio zaawansowana jest na tej stronie. Z drugiej strony, tam z tyłu, za tą ścianą, zaawansowana grupa. Powiem wam, że kocham to miejsce. Tutaj każdy żyje sportem, totalnie każdy. Tutaj przyjeżdżacie, też chce się trenować. Mimo, że jak gdzieś macie lenia, to tu przyjedziecie i uwierzcie, że będzie wam się chciało ćwiczyć. Sparing zawodowców, jak wam mówiłem, Paweł 2 lutego walczy na Mistrzostwach Świata w Bangkoku, na Lumpini Stadium. Walczyć na Lumpini Stadium to jest naprawdę największy zaszczyt dla każdego, kto trenuje tajski boks. A dodatkowo będzie reprezentował Polskę. A tutaj Przemek prowadzi trening teraz. Dobrze pójdzie, to za jakiś czas będzie trenerem tutaj właśnie w Bangtao. Także pamiętajcie, jak przyjeżdżacie teraz na obozy, macie duży wachlarz możliwości co do treningów. Także zapraszamy wszystkich. Kolejny obóz w kwietniu, na początku, znaczy kolejny z lutym, ale już nie ma miejsc. A następny będzie dokładnie na początku kwietnia, 10 jubileuszowy. Także wbijajcie na stronę www.nagmuaycamp.com. Zapraszamy. Przeżyjecie naprawdę przygodę życia. You should be able to feel your hamstrings and then walk back. Engage your glutes again. And then walk forward. Don't drop your hips. So your hips are staying up. Any questions? Hey! Nic się nie martwcie, nic mi się nie stało. Dzisiaj będę zakrywał mój najbardziej nieudany tatuaż, jaki miałem w ogóle kiedykolwiek w życiu zrobiony. Wszyscy się śmieją, że to jest Ladyboy. Dzisiaj go będę zakrywał czymś ładnym w stylu Tajlandii, ale to zobaczycie troszkę później. Plus dodatkowo będę robił 5 słów, które mnie naprawdę bardzo motywują, czyli będzie to dyscyplina, ciężka praca, sukces, cierpliwość i oczywiście motywacja. Chociaż nie powinienem powiedzieć oczywiście, bo największą dla mnie, największą taką czymś, co mnie motywuje, nie jest sama motywacja. To jest dyscyplina. Dyscyplina jest najważniejsza, bo wiele rzeczy was może w życiu motywować i tak dalej, ale jak nie macie dyscypliny w życiu, to ta motywacja wam nic nie daje. I taka jest prawda. No. Także dyscyplina prowadzi zawsze do sukcesu. Pamiętajcie. I ja właśnie dlatego sobie to tatuuję. Dlatego mnie to motywuje. Ma to sens. No ale taka jest prawda, naprawdę. Taka jest prawda, naprawdę. No, wiecie, o co mi chodzi. Tak, teraz hard work, czyli ciężka praca. Tutaj motivation, czyli motywacja. I na końcu będzie passion, czyli cierpliwość. No i to wszystko łączy się razem. Jest potrzebna motywacja właśnie do ciężkiej pracy, dyscyplina do tego przede wszystkim, cierpliwość, no i tak się osiąga sukces. Kolejny etap. Już końcówka. Jest piątek i rozpoczyna się na sportowo. Zaraz wam pokażę, co tu się dzisiaj dzieje od rana. Let's go,
nie treningu, lekko poboksować. Jeszcze mi plecy bolą, także nie chcę przesadać, ale też z drugiej strony nie chcę opuszczać treningów. Także delikatnie coś się porobi. Trenuję i później będzie miał lipę, nie? Ja wrócę do domu. Chłopaki, dziewczyny nie mają lekko. Co nie, Paweł? Dzisiaj są techniki od Pawła. Kru, Paweł. Całkiem dobrze. Dobre zakończenie tygodnia. Pokazywałem wam jeszcze, jaki mamy też Kobang Tao. Jest taki ładny resorcik, gdzie tutaj mamy właśnie jeden domek. I bardzo ładnie wygląda. Mamy takie z dwoma pokojami. A dobra, w sumie wam pokażę, jak wygląda. Może ktoś będzie chciał kiedyś przyjechać. Tutaj taka mała kuchnia, salonik. Tam jest toaleta, prysznic. Jeden pokój, drugi pokój. Także jest całkiem spok. Jedziemy właśnie teraz do urzędu załatwiać. Ja idę załatwiać o wymianę prawa jazdy. Musimy najpierw pojechać w sumie do dwóch urzędów. Najpierw do Immigration, tam dostać potwierdzenie adresu, że jesteśmy tu zameldowani. Gdzieś na jakimś adresie, a następnie musimy pojechać do szpitala, zrobić badania, a później jeszcze pojechać do urzędu, gdzie właśnie załatwiają prawo jazdy. Ja będę wymieniał, ale będzie się zapisywała, żeby sobie zrobić prawo jazdy na motor. A później wieczorem, piąte urodziny kanału Podróże Wojownika w Candy's Bar. Zyskuje się fajna imprezka. A weekend spędzamy na pipie, jak to na każdym obozie. A jesteśmy właśnie w Immigration Office, gdzie dokładnie albo możecie sobie przedłużyć swoją wizę. Jak przyjeżdżacie tutaj, zostajecie na 30 dni, możecie o kolejne 30 właśnie przedłużyć tutaj za 1900 tajskich batów. I tak samo załatwiacie potwierdzenie waszego adresu, waszej rezydencji, że tutaj jesteście zameldowani na jakimś adresie. Też trzeba to załatwić dokładnie tutaj. Ja sobie zapomniałem o tym, że nie mogę mieć koszulce na ramaczkach i właśnie muszę iść gdzieś kupić coś, bo powiedzieli mi, że tak mnie nie wpuszczą. Znaczy już dostaliśmy numerek, tylko pani powiedziała, bardzo miła pani, powiedziała mi po prostu, żeby iść coś narzucić na te ręce, bo gdzieś tam dalej mogą się przyczepić, że tak mam. Ale numerek dawaj, to najważniejsze. No i moi drodzy, zbieramy się już, jedziemy na rowaj. No i tam dzisiaj będzie niezła imprezka. Ja oczywiście nie imprezuję dzisiaj, w ogóle cały tydzień tak dobry i tak dalej, tak się dobrze czuję, że dzisiaj nie imprezuję. I to nie wiem, się okaże. Wiem, że teraz to nie ma sensu, co mówię, że dzisiaj nie imprezuję, a jutro już będę imprezował. Ale to nie o to chodzi. Bo jeżeli bym imprezował dwa dni, to by nie byłoby fajnie. Jeden dzień, no spokojnie, parę piwek do spania. Wiecie, no jednak trzeba świętować ten weekend. To jest specjalny weekend, ponieważ 5 lat kanału Podróże Wojownika. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak to 5 lat zmieniło moje życie. Ale o tym usłyszycie w odcinku w niedzielę. Poszukuję dla was naprawdę coś tak specjalnego, tak piękny odcinek, że wszyscy musicie go zobaczyć, bo naprawdę będzie fajny, będzie taki sentymentalny, w którym trochę powiem, pokażę. Zaczynamy! Piąte urodziny kanału Podróże Wojownika. Jeszcze się dużo ludzi ma zejść, dopiero początek. Coś się przygoja. Wow!
ale fajna niespodzianka. Mega. Właśnie torcik. Wiem, że paru osób może być to dziwne, żeby świętować 5. rocznicę kanału. Ale to nie jest nic dziwnego. Osiągnąłem sukces. Ja o tym doskonale wiem pod kanałem. I osiągnę jeszcze nie jeden. I dziękuję wam wszystkim, że jesteście ze mną. Naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. To wy mi pomyślcie osiągnąć ten sukces. Moja ciężka praca też oczywiście się przyniła, ale to wy mi oglądacie. Także dziękuję. Dzisiaj akurat nie będę pił, to nie wypiję waszego zdrowia. Ale zjem torta. Zrobiłem piękny prezent, piękny torcik. Ala na pewno wymyśliła, także dziękuję bardzo. Najlepsza dziewczyna narzeczona na świecie. Albo prawa śliwka. Po sparingach dzisiejszych. No, my już w domu. Było naprawdę świetnie. Dziękuję wszystkim. A mi stoi. Stoją włosy. Nie chcę się ugrabać. No, też dziękujemy bardzo wszystkim, którzy przyszli. Było mi bardzo miło. Impreza jak najbardziej udana. Jutro będzie świetny odcinek, na który was serdecznie zapraszam. I bijecie subskrypcję. Lecimy dalej. Pozdrawiam.